Niestety byłem zmuszony pozbyć się właśnie błotnika i chyba go zostawię tutaj albo wyrzucę, może go... Znaczy zostawię ten błotnik łącznie z tym złącznikiem i śrubami, może ktoś go sobie zabierze, bo szkoda go wyrzucać w sumie. My dalej jedziemy. Opóźniło to nas może 40 minut, ale co zrobić? Haczy mi po prostu około właśnie konstrukcja bagażnika jest tak zrobiona, że raczej mogę go podnieść, ale jest tak obciążony, że po prostu go zgina i no nie dał rady. Próbowałem coś wymyślić, ale to jest jedyna opcja, niestety. Mam małą awarię znowu z bagażnikiem, ale wiem jak się z tym uporać, tylko nie teraz, bo miałbym duże opóźnienie, ale zajmie mi to nie dłużej niż 20 minut i dalej już nie będziemy mieli problemu. Jednak nie byłem przeznaczony, żeby biegać, nie wiem, może mam 10 kilo z tyłu, nie wiem, zobaczymy. Dobra, jadę dalej. I just handled to repaint my garage, yeah. I threw it out, I just tied up the rope here and here, yeah. I think that it's now it's, you know, hard to get down for this rack, I think so. Yeah, the tape was good, but it can, you know, stretch, yeah. And the rope, no way, there is no any way, yeah. And that's it, yeah, we'll see on the road how it works. Ale mamy przygody, kurna, już przeprowadziłem to chyba z 10 operacji. Bagażnik trzyma, no, jest wytrzymały. Ale oczywiście, co teraz było właśnie, co się stało? Torba właśnie nam uchwyt od torby puścił, cały zerwał. Ale urwał! Ale to było dobre! Tutaj właśnie efekt tego upadku. Nie wiem jak tam torba. Ale tutaj właśnie puścił cały... Ale urwał! Ale to było dobre! O, tutaj właśnie. O mało co, kurde, nie rozpieprzyłem, nie wiem, koła albo... Całe szczęście w nieszczęściu. Zgubiliśmy nawet chorągwiew, ale podniesiemy się. Musi powiewać na to. O! Ciężki dzień.